Proszę Państwa, śmiało to można chyba nazwać sensacją. Oto PGG, sklep PGG internetowy, po raz drugi w ciągu jednego tygodnia obniża cenę węgla i to dość znacznie, po raz kolejny o 200 zł. I ta promocja, ta nowa promocja będzie się nazywała Black Weeks. No, w nawiązaniu jak gdyby do Black Friday, z tym, że Friday to jest jeden dzień, piątek, natomiast tutaj będzie to trwało około 3 tygodni. Od poniedziałku, czyli od dzisiaj, do 8 grudnia tego roku. Ta promocja będzie polegała na tym, że można będzie kupić węgiel, który tutaj jest na stronie PGG, podawane są tutaj ceny, jeszcze o 200 zł taniej, jeśli poda się w trakcie zakupu kod rabatowy. Kod rabatowy podaje ten kod PGG 201123, pisany bez spacji. Po podaniu tego kodu w trakcie zakupu nastąpi automatyczne obniżenie ceny o kolejne 200 zł. Oczywiście, jeżeli ktoś tego kodu nie poda, to będzie miał taką cenę regularną, jaka tutaj jest na stronie. Więc warto podać ten kod, żeby skorzystać oczywiście z tej promocji. Jest to rzecz zadziwiająca. Zarówno dla mnie, jak i dla widza, który tutaj napisał właśnie tą informację dla mnie, i pisze tak, że jest to masakra, bo ludzie są zdezorientowani, kiedy tak naprawdę kupić ten opał. Rynek jest niestabilny, tak jakby to giełda była. Tak pisze jeden z widzów informujący mnie tutaj o tym sensacyjnym wydarzeniu, a jest to przewoźnik, prywatny przewoźnik z Wodzisławia, który, no, skoro jest przewoźnikiem, to chyba jest dość dobrze zorientowany w sytuacji, więc ja odpisałem mu, że oczywiście dziękuję za informację, bo też tak, no, nie ślęczę przed komputerem, żeby codziennie sprawdzać, co się tam dzieje na PGG. Natomiast napisałem, że przewidziałem takie obniżki już kilka miesięcy temu w jednym z odcinków tego mojego serialu o węglu, że cena w granicach 1000 zł byłaby sensowna. A wyższe ceny węgla poniżej 1000 zł są w dłuższej perspektywie samobójcze dla górnictwa, gdyż wiele domów będzie pozbywać się drogiego opalania węglem na korzyść tańszego gazu. Wykazałem ponad miesiąc temu, że na jednym z filmików, na którym mój kolega pochwalił się rachunkami za gaz. Tak, jest taki filmik na internecie, możecie to sprawdzić. Porównywaliśmy cenę opalania gazem i opalania węglem, no i wyszło, że chyba na pewno bardziej się w tej sytuacji cenowej, jaka była miesiąc temu, opłaca ogrzewać dom gazem. No i tu jeszcze dodaję, że tak nawiasem mówiąc, to PGG ratuje swoje finanse właśnie wysokimi cenami węgla opałowego i grubego dla gospodarstw domowych, czyli to my, gospodarstwa domowe, jak gdyby ratujemy finanse PGG, które są w tarapatach ostatnio. Tu jeszcze dokończę może tego SMS-a, którego odpisałem. Te ceny były nienaturalnie wysokie i obniżki są naturalną konsekwencją takiej patologii. Gdyby były one wprowadzone w życie ponad miesiąc temu, czyli przed wyborami, w trakcie kampanii wyborczej, to prawdopodobnie miałyby duży wpływ na wynik wyborów. O czym mówiłem też w jednym z niedawnych filmów, jaka piękna katastrofa. Tutaj dowiadujemy się z internetu, że PGG prognozuje w tym roku bardzo wysoki niedobór, lukę w przychodach, która może przekroczyć 5 miliardów, a niektórzy nawet mówią o 7 miliardach złotych. Tyle może zabraknąć. Czym to jest spowodowane? No przede wszystkim tym, właśnie najbardziej zadziwiające jest to, że taka luka powstaje w czasach, kiedy, no, wydawałoby się, że raj dla górnictwa, tak, Eldorado. No przecież ceny węgla w całym świecie poszły tak drastycznie w górę, można powiedzieć czterokrotnie w górę, jeszcze w zeszłym roku o tej samej mniej więcej porze, październik, listopad, cena węgla szybowała w granicach 4000 zł za tonę, no chyba Państwo pamiętacie. No natomiast później nastąpił spadek, ale i tak ta cena w ostatnich miesiącach utrzymywała się pomiędzy 1500-600 zł a 2000, no a czasami nawet i wyżej. Natomiast ten spadek i ten niedobór w dochodach zadziwiający w tym okresie właśnie, no pojawia się też z tego powodu, ponieważ rząd sprowadził wielkie ilości węgla, głównie miału węglowego,
No i tak z tym miały nie ma co zrobić w tej chwili, więc jest on sprzedawany elektrowniom prawdopodobnie po dużo niższych cenach, choć PGG podniosło ceny dla elektrowni i dla ciepłowni dwu-trzykrotnie w ciągu powiedzmy ostatniego półtora roku. Więc tym bardziej wydaje się to dziwne, ale jednocześnie spadło wydobycie i to dość znacznie. Już nie pamiętam, ale to jest o dobrych kilka milionów ton. W tym roku będzie mniej wydobycia. I co za tym idzie? Oczywiście również i sprzedaży. Rosną zwały, natomiast sprzedaż tego węgla dla ciepłowni elektrowni maleje. No, w jakiś sposób trzeba to nadrobić. Prawdopodobnie w tej obniżce chodzi o to, żeby przed końcem roku jeszcze jak najwięcej tego węgla opałowego dla drobnych gospodarstw sprzedać, domowych, no po to, żeby nadrobić tą lukę w tych przychodach. No, kolejnym takim powodem tej luki mogą być po prostu podwyżki płac. Szastanie po prostu pieniędzmi, zwiększenie zatrudnienia. Słyszałem, że właśnie zwiększyło się zatrudnienie, jednocześnie zmniejszyło się wydobycie. No, ciekawe, prawda? No i oczywiście jednym z powodów też jest prawdopodobnie koszty funkcjonowania tego sklepu PGG. No, tutaj ta strona internetowa też kosztuje, ale myślę, że to nie są duże koszty. Wprawdzie tak napisał przewoźnik, że jego zdaniem to właśnie ma taki wpływ na ten bilans tutaj finansowy, bardzo negatywny. Natomiast on tutaj się też doszukuje w transporcie tych strat finansowych, ponieważ do punktów PGG, których jest 200 w całej Polsce, trzeba było ten węgiel dowieźć transportem, no i ten transport kosztuje. I teraz pisze to przewoźnik. Teraz on twierdzi, że właśnie nasz widz, przewoźnik, że pewna firma na przykład liczyła sobie nawet 400 zł za tonę nad morze, czyli to wychodzi 26 ton. No on tutaj wyliczenie prowadzi dokładne i wychodzi, że 17 zł i 33 grosze za kilometr. Tak, tyle PGG podobno płaciła takim firmom. Nie jestem w stanie tego zweryfikować, to jest tylko to, co tutaj otrzymałem w SMS-ie, takie informacje. Natomiast no, po części temu wierzę, ponieważ jest to przewoźnik, więc gościu chyba wie, jakie są stawki, wie, co mówi. A stawka taka no, hurtowa, powiedzmy, powinna wynosić gdzieś około 5 zł za kilometr na takiej długiej trasie i przy samochodzie 25-6-tonowym. A więc, no tutaj oczywiście jest takie gorzkie uwagi, że przy takich cenach te stawki i te firmy transportowe i spedycyjne są złotem obłożone, a szejki arabskie przy nas wysiadają. No więc tyle może informacji, no chyba pozytywnych. Przewidywałem, że ceny muszą spaść. No bo nie da się takich drakońskich cen utrzymać na dłuższą metę. No i chyba nadszedł powoli czas spokojnego kupowania tego węgla. Chociaż ja myślę, że on jeszcze może trochę spaść. I z pewnością spadnie, zwłaszcza w sklepach internetowych, które teraz muszą się dostosować do tych, że tak powiem, nowych, konkurencyjnych cen PGG, które jednak rządzi rynkiem. No więc pozdrawiam Państwa serdecznie. Zapraszam do zasubskrybowania kanału, bo tak jak mówię, będzie trochę więcej chyba teraz testów węgla. Już zgłaszają się kolejni, którzy chcieliby przetestować. No i słusznie, bo skoro mamy nowy węgiel, często nowe pokłady, też polskie, w polskich kopalniach są eksploatowane, no i węgiel z całego świata, to wypadałoby przeprowadzić nowe testy tych nowych węgli. Pozdrawiam i szczęść Boże.